Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ferytus, no a to jest kolejny odcinek z Futerboxa. Futerboxa. Wiecie co, trochę się zaciąłem, ponieważ zawsze byłem już przyzwyczajony do nazwy, wiecie, futerkowy serial i tak dalej, i tak dalej. Otóż tak, właśnie, zmieniłem nazwę tej serii. Powoli miniaturki już jeszcze zmieniam. Tam do 15 odcinka jeszcze zmieniłem już. I ogółem to jest, żeby ta po prostu nazwa była krótsza, ten tytuł tej serii, ponieważ nie wiem, Minecraft na modach, futerkowy survival sezon trzeci, to jest takie długie, że ja wolałem na przykład taki Futerbox. I tak, dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby, otóż nie mam, nie jestem Steamem, ponieważ nie mam internetu, smuteczek. No i tak, wpadłem dzisiaj na pomysł, że otóż tak, zbawiłem się shaderami. Ogółem shadery są wgrane na mój futerkowy, na Futerboxa, więc jest super. I tak, to znaczy są różnorakie shadery. Shadery, what? Więc można zmienić zawsze. O, ale to czekajcie. Może sobie. Dobra, czekajcie. Może takie. Dobra, jest noc, więc nie będzie widać zmian. Ogółem tak, jak zmieniałem sobie shadery i lecąc, właśnie lewitując na jetpacku, to coś dziwnego się stało i wywaliło mnie gdzieś daleko dłużej od domu. I ogółem tak, to coś znajduje się o 380 kratek od, czekajcie, sobie to zabarkaduję, 381 kratek od domu i postanowiłem zrobić tutaj ekspiarkę. Tutaj są 4 spawnery szkieletów, w tej skrzyneczce były tam jakoś takie itemki, no. Więc jest spoko. Ale tak, postanowiłem sobie także zrobić coś takiego, iż zrobić sobie coś tutaj chodzi mi to w górę, a szkielety, okej. Zrobić sobie, poprowadzić do tej ekspiarki całej, która jeszcze nie została zrobiona. Ja sobie ją zrobię jako sam, bo nie chcę was nudzić, zanudzać tym. Więc kurde, ale szkieletów. Gdzie one są? Na górze? O, dziwne. Dobra. I tak, ja sobie tą ekspiarkę sam zrobię, ale dzisiaj. Co dzisiaj? Ludziska, ziomówki, ziomki. Co? Dobra. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Otóż chcę poprowadzić do tego domku tory. Kolejkę. Ale tej kolejki ja może nalecę, co mi jakieś zrobię, albo sobie nagram timelapsa, to jeszcze się okaże, nie wiem czy wam to pokazywać, możecie napisać w komentarzach co mam zrobić, wolałbym jakiś timelapse, albo w ogóle, bo wiecie, tutaj ogólnie dużo szkieletów, aż dziwne, ale to super, bo są potrzebne strzały. Otóż tak, droga do mojego domku, czyli w tamtą stronę, jest zatamowana. Otóż tutaj sobie już poprowadziłem takie przejście. Przejście do mojego domku. I tak, tutaj będzie taki tunel z torami. Ale wiecie co znalazłem? Zobaczyłem w oddali to. I to będzie mi przeszkadzać. Wiem, że to jest siedlisko pewnego bossa. I jako iż mam już łuk, sobie wyczarowałem, bo nie miałem. To znaczy zrobiłem sobie z Battle Towera pobliskiego. To właśnie będę z nim walczył. Zwykły łuk, tak, zwykły łuk, ponieważ walki z bossami są łatwe, nie wiem, co ja chcę sobie zrobić takie wyzwanie. Co tam wybuchło? Coś tam wybuchło, nie chcę wiedzieć. I tak, jeszcze zapomniałbym. Tutaj jest wysoko waypoint sektor 1. Otóż tak, będę robił różne, jak na przykład ważne punkciki, takie jak ekspiarka, to poprowadzę do danych punkcików tory. Kolejki i właśnie do takich sektorów, takich punkcików będę jeździł i właśnie gdy już oczyszczę sektor 1 z Battle Towerów, jakichś ruin i tak dalej, z takich dungeonów, czyli takich lochów, to po prostu będę miał sektor zaliczony i wyczyszczony i będzie trzeba zrobić, wykombinować drugi. Ogółem to tutaj zapomniałbym, znalazłem jakąś ruinę podejrzaną. Ogółem to jest jakieś tajemnicze coś. Jak przekopię te rudy, to zapewne coś się stanie. Jestem tego w 100% pewien. A jak nie, no to zdziwię się bardzo. Czekajcie, trzeba się ochłonąć. No pająk, dałbyś spokój. No tak, dobra, wchodzimy tutaj. Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę. Dobra, bo chciałem sobie sprawdzić na wszelki wypadek, czy na pewno jakieś grafy nie poprawiłem. No i gravel to jest. I co z tym gravelem? No i co z tym gravelem?
Ej. Aha. No i co? I lawa? A, słabiutka pułapka. Słabiutka. Chyba się mogę... Oj, oj, oj. O, słabiutka, wpadłem do lawy właśnie. Wow. 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 Trajcie, muszę coś zjeść, bo zaraz ginę. Kurde. Ej, ej, ej. Nie gin, Ferytus, nie gin, proszę cię. O, uff. Dobra. Przez chwilę się zwątpiłem. No wiecie co, ta pułapka jest całkiem spoko. Okej, ale wykopałem się. Oszukałem system i... Ogółem dobra, będę wiedział, że to jest lawa. Jakby się mi miała przydać, to sobie tutaj zajdziemy. No dobra, tam były jakieś diamenty, ale to sobie później wykopię może. Może. No dobra, wiecie co? Nie ma co zostawać tutaj. Idziemy po... Idziemy do tego bossa. Mam nadzieję, że wygram z nim walkę. No, gad. Dawaj mi tu łuki i wszystko. Znaczy te strzały. Ogółem one się tu respią, widzę. Więc to też trzeba oświetlić. No dzień dobry, no wiem, że mnie witasz bardzo serdecznie. No ale dobra. Jeszcze może bym zobaczył, co tam się dzieje, bo tam trochę dziwnie wygląda to wszystko. No i tak, myślę, że takie dodanie czegoś do serii jest takie spoko. No i tak, możecie też napisać, jak wam się podoba nazwa serii nowa, Footerbox. Myślę, że to jest spoko nazwa i jest krótsza, bardzo właśnie się cieszę z tego powodu. Co tu się stało, takie dziwne dosyć tereny. Tam też coś wybuchło. No dziwne, dziwne. Dobra, wiecie co? Idziemy do tego oto tutaj pana. On się zaraz respi. Dzień dobry. Aha, ej. Ja już tu byłem, ja go pokonałem. To jest ten boss. Kurczę. Pamiętam, jakie tu barykady robiłem. Myślałem, że będzie tak fajna walka, wybaczcie, ale niestety nie było. I ogółem teraz mi się przypomniało, że ja przecież tej modyfikacji na bossy nie mam i one poznikały. No trudno. Beka. Wybaczcie. No dobra. To już jest boss ten. Ja już go pokonałem w sumie, więc go już mamy zaliczonego, więc okej. Może w takim razie poprowadzić tą całą drogę. Być może jeszcze zahaczymy jakiś tam dżeon, więc będzie spoko. Dobra. Może ja bym tu pooświetlał trochę, bo wiadomo, że tędy... Tutaj mają być tory. No. A może czekajcie, może po bokach, bo wiecie... Bo tory będą na środku. I ogółem... Wiecie? O, dzień dobry, dzień dobry. O nie, ty jesteś jakimś specjalnym mobem. Ukradł mi mieczek i jeszcze się cwaniaczek. Patrzcie się. Dał mi jakieś tu buciki, Featherfalling 3. Słabiutkie. Znaczy no, mogą być. No. Sam początek powiedziałbym jest. Dobra, ała. Do widzenia. Kurczę, w nocy to się będzie źle robiło. Hehe, robiło, hehe, i w nocy, hehe. Te słowa, ta gra słów. Dobra, ej. Ludzie. Znaczy ludzie, moby. Przestańcie. Okej, chciałbym wam jeszcze coś pokazać w domku. Ja sobie tą drogę sam zrobię już, bo to według mnie będzie nudne. Ogółem tak, tutaj będzie trzeba później skręcić, bo domek jest nieco w lewo niż tak na prostkach będziemy jechać. Czasami są jakieś dziwne dziury. Szczerze nie wiem, po czym to jest. Może jakieś meteory? Nie wiem. Meteoryty tutaj. O, już widać farmę. I tak, chciałbym wam jeszcze coś pokazać, co mam w planach do zrobienia. Ogółem za niedługo 50 śmierci. Haha. Jestem postrzelonym Steve'em. Dobra, stary dom, tam 600 kratek tylko. Co to? Ogółem tak. Patrzcie, chciałem wam pokazać, jak to pięknie wygląda na shaderach. Czekajcie, może wyłączę te waypointy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. To wszystko ładnie wygląda. Aż sobie zrobię te całe... screenshoty. O, tutaj tak ładnie. O. Albo tak. O. Tak słońce wychodzi między drzewem, a tam górą. Dobra, ja tu nie będę się bawił fotografa. Ogółem tak, pooświetlałem dookoła mój domek, bo mam jetpacka i tak, tutaj coś powstało. Tutaj powstał balkon. Otóż ten balkon powstał przez przypadek, ponieważ, jak mówię,
oświetlałem to sobie. Nie było wcześniej oświetlone i zrespił się tu creeper. Ja odleciałem, ale niestety wybuchnął i zrobił dziurę w ścianie, ale w sumie niestety, bo ja stworzyłem taki balkonik, w sumie fajny. No dobra. Tak, chciałbym wam pokazać tutaj owieczki, różowa chyba tam była, no jest różowa, gienia. Tutaj ogółem wykopałem taką dziurkę, znaczy dziurkę, wykopałem tutaj tą górę, tę górę i właśnie chcę tutaj coś zrobić. A dokładnie może wam powiem, że rynek taki, no nie jakiś handel czy coś, żebyście nie pomyśleli. Nie chodzi o coś innego, chociaż w sumie villagery. W sumie też by było spoko, ale to nie o to mi chodzi. Mi chodzi bardziej o taki rynek. No zobaczycie zresztą sami. Dobra, kurki macie. Dżuga. No i tak, tutaj powstanie coś zełny, taki wzorek fajny. Dobra, więc ja sobie będę musiał zrobić farmę za niedługo pszenicy, ponieważ ja mam farmę barleya, czyli takiej innej pszenicy, można tak nazwać w sumie. Albo nie, nie. Nieważne. No i też będę musiał zrobić dużo rzeczy, więc jest co robić. Dobra, więc ja się z wami żegnam w sumie. Odcinek jest króciutki, ale głównie prezentacyjny i o planach na przyszłość. Ogółem trzeba będzie troszeczkę tutaj pomajsterkować z farmą golemów. Będę ją musiał tak ulepszyć. Ale z wyglądu jest fajna, no nie? No. Bo ja bym potrzebował dużo. O, w sumie nie będzie trzeba, bo żelazo i tak się robi. Więc okej. Okay. Bo to potrzebował na tory, co nie? Więc dobra. Będziemy tu mieć dosyć dużo tych torów. Wow. Więc spoko, trzeba będzie też te złote takie tory zrobić. Ogółem rzadko robię kolejki, ludzie. Strasznie rzadko. W ogóle praktycznie nie robię. Więc trzeba będzie troszeczkę się podszkolić. Znaczy ja wiem jak to działa i tak dalej. Zresztą wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach. Być może na jakimś streamie też coś porobię, ale to się zobaczy. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Jeśli wam się podoba zmiana nazwy oraz to, że dodałem shadery oraz właśnie coś nowego też dodałem, ale to może w kolejnych odcinkach. Jak nie zapomnę, to stworzę. I właśnie... Wiecie co? Zostawiłem was w takiej niepewności. Ja tam lajkowałem czasami tam niektóre filmiki od takich innych youtuberów, więc może wam się skojarzy, albo z tęczowej krainy pewną modyfikację dodałem. Sezonu drugiego oczywiście, więc aktualnego. Ja się z wami żegnam. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć, na razie. Pa, pa.